Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3. Dzisiaj zaczniemy sobie od zlecenia na smoka, które kiedyś tutaj w wiosce dostaliśmy. Pogadajmy sobie w takim razie ze starszym. O, Wiedźmin! Przychodzicie w sprawie smoka, co? Powiedz coś o tym smoku. Jak wygląda na przykład? A wy nie wiecie? To co z was za zabójca potworów? No, łuski ma, skrzydła, pazury, smok jak smok. Nie ma co tu gadać, tylko ubić go trzeba, zanim będzie więcej trupów. Wiedźmini nie mają w zwyczaju zabijać smoków, ale przyjrzę się tej sprawie. Mówiłeś coś o ofiarach, zgadza się? Dwóch braci, Askel i Nilas, poszli na polowanie i sami skończyli jako zwierzyna. Takie mieli paskudne rany, że nawet mnie się słabo zrobiło, jak ich przynieśli, a nie jedno widziałem. Byłem na 32 wyprawach, od powis po góry. Na pewno bardzo ciekawe, ale w tej chwili bardziej interesują mnie te rany. Mógłby się opisać? A sami sobie obejrzyjcie. Rodzina dopiero szykuje chłopakom pochówek. Leżą jeszcze w domu na północnym skraju wioski. Tylko obchodźcie się z ciałami z szacunkiem, jak tradycja nakazuje. No dobra, idziemy zobaczyć. Mam nadzieję, że nam pozwolą w ogóle. Siema. O, proszę, kolejny przyszedł obejrzeć ofiary smoka. Może powinnam zacząć pobierać opłaty? Może, ale ja bym nie zapłacił. Widuję dość trupów przy pracy. Jestem Wiedźminem. Przyszedłem tu, bo wziąłem zlecenie na tego waszego smoka. Wybaczcie, nie wiedziałam. Jak mogę wam pomóc? Gdzie znaleziono ciała? Na polanie za rzeką. Chłopcy lubili to miejsce od dziecka. Chodzili tam łapać zające. Wiem, że to nie jest dla ciebie łatwe, ale muszę obejrzeć ich rany. Przynajmniej spytałeś mnie o zgodę, nie to co inni. Jeśli to ma ci pomóc w ubiciu bestii... Dobrze, niech będzie. To wszystko. Dziękuję za pomoc i obiecuję, że ich pomszczę. No dobra, to zbadajmy ich. Ło, ten nóżek nie ma, ten ręki. Rąk, ślady pazurów, nie ręki. Zębów, ale nie ma obrażeń od ognia, ciekawe. No dobra, to najpierw ją przeszukamy jeszcze. I teraz, poszukaj śladów potwora w miejscu ataku za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Na szczęście jest tutaj dosyć niedaleko. I zobaczymy, czy faktycznie mamy do czynienia ze smokiem, w co szczerze wątpię. Ale może jest jakiś coś. Jakiś mizerny ten smok. Nawet krowy z pola nie uniósł, tylko poszarpał i zostawił. No właśnie. Ślady krowi. Krwi. Może poprowadzą mnie do leża. Nawet wydaje mi się, Geralt, że wiem, gdzie te leże będzie. Bez chodzenia za krwią. Tutaj... No właśnie. Pogruchotane kości. Spadł z wysoka. No i mamy gniazdo. Gniazdo. Widłogona zdaje się, ale puste. Nie ma na co czekać, muszę wykombinować jakąś przynętę. Dobra, a coś tu mamy? O, skrzyneczka. A coś poza skrzyneczką? To jest w ogóle jakaś wieża oblężnicza? Kto to tu zostawił? W takim miejscu? Przecież tu nie ma co oblegać. Jakby... No dobra. Niech se stoi. Idziemy zapytać, porozmawiaj ze starszym o przynęcie. No pogadamy, może będą coś mieli. Ale co mogłoby być przynętą na widłogona? To ja nie wiem, ale na szczęście Geralt się zna na rzeczy. Więc zaraz nam znajdzie, co trzeba. Dziewczynka se biega. Dobrze, że psa zabrała, nie dziewczynkę. Wtedy to by było. No to pomożecie ze smokiem, czy nie? No to pomożecie, czy nie? Znalazłem gniazdo waszego smoka, ale żeby go ubić, potrzebuję przynęty. Owcy na przykład. A, rozumiem. Siarką ją wypchacie, co? Kolejny szewczyk się znalazł. Nie, obędzie się bez siarki. Po prostu owca, bez dodatków. Dobrze, dam wam taką jedną.
Trochę parchata, ale się nada. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby owca szła gdzie chcecie? Musicie ją zaganiać jak pies pasterski. Jakby z lewej, to ona na prawo. A jak z prawej, to... ona na lewo. Skoro pies to rozgryzł, to i ja sobie poradzę. Obraził Wiedźmina. Jak się woła owce, taś, taś, cip, cip. Ej, baranie, chodź, idziemy polować na widłogona. No, ale biegnij tam, gdzie trzeba. Ruchy, ruchy, owca! Ruchy, ruchy, owca, tak jest. Dobra, nie maruj, tylko idź. No idziesz. Mogę ją popchnąć? Ej, ale nie przez wodę, no. Jeszcze mi się utopisz i co? Tak jest, dobrze idziesz, dobrze szłaś, dobrze. No właśnie, dobrze idziesz. Prosto tam, gdzie cię potrzebuję, tak jest. No nie blokuj się na skałach. Byłbym ci wdzięczny. Dobra, dobra, dobra. Nie za daleko. Oj, ładnie. O, przyleciał. Dlaczego nie mogę tak wysoko kuszy dać? Smok. I leżysz. Co za smród. Dawaj go. Mało obrażeń w niego wchodzi. Chociaż nie ma tragedii. Po pierwsze jakoś tak słabo w niego weszły, ale kolejne jest dobrze. Po co ty Axie rzucasz? Ard, rozumiem. Igni, ale Axie? Czemu w ogóle było wybrane? Chyba, że powinienem był Axie użyć, żeby ten... żeby przekonać owieczkę, żeby szła tam, gdzie chce. A, mnie udziabał. Dobra, mamy wskrzeszenie zużyte, znaczy wskrzeszenie. Regenerację staminą. Dawaj, dawaj. Dobrze, zniknęliśmy akurat jak atakował. Dobra, i ostatnie kilka hitów. I już cię nie ma. Pięknie. No i mamy wszystko, co trzeba. Czas odebrać nagrodę. Nie wiem, nie widziałem, czy jajo dostaliśmy. Ale no, brakuje nam dwa. Tak jak mówiłem wcześniej, do miecza i do spodni. Znaczy wcześniej, w poprzednim odcinku. No a fajnie by było to mieć powoli. No niby możemy założyć ten trochę słabszy ekwipunek, tak. Ale lepiej mieć pełny. Już najlepszy. No zobaczymy. Zabiłem tego waszego smoka. No to pomożecie ze smokiem, czy nie? No przecież już żeśmy ci pomogli. Rozwiązałem wasz problem. I co, tyle? Opowiedzcie coś więcej. Smok ział ogniem? Jadem strzykał? Tak. I złote łuski miał, a dym mu buchał z pyska niby z komina. Wszystko jak w pieśniach skaldów. Zasłużyliście na swoją nagrodę. I rękę księżniczki, ale zadowolę się pieniędzmi. Ale go Geralt wyśmiał. Dobra, 34 poziom, zakładamy ekwipunek. Miecze również, no ten będzie trochę słabszy przez chwilę, ale... no elegancko tu Geralt wygląda, kurde, takim Geraltem to będziemy grać elegancko. Znaczy elegancko, będzie się grało lepiej. Przesadzam z tym elegancko, ja wiem. Próbuję to jakoś pozbyć się tego, ale jest ciężko. Dobra, jeszcze jeden quest mieliśmy na Skellige. No patrzcie, już nie mamy żadnych zleceń. Wieża znikąd. Zobaczmy. To jest ten quest, co go ostatnio dostaliśmy. Robiąc questy chyba do tego niedźwiedzia, jak chcieliśmy go pobić. Zobaczymy. 200 kroków stąd. Najpierw podejdziemy do kowala. Wróciłem. Pokaż mi swoje towary. Nie masz pewnie jaja, co? Pewnie, że nie. Masz wyprawiona skóra drakonida i kamyczki niepotrzebne. No dobra, sprzedam ci syf, co go mam. O, ten też ma krasnoludzki topór, czyli w sumie w poprzednim odcinku, jak patrzyliśmy na ten topór w Kertrolde, to nie byłby ten, o którym ten ziomek mówił, a ja w sumie kupiłbym taki. Nawet używałbym tego nawiedzonego topora. Bywaj.
Jeżeli tylko byłby faktycznie nawiedzony, to nawet bym go użył, chociaż jestem przeciwny używania topora, bo przecież jak to wiedźmin z toporem? No tak, przecież ci mówili, że burza tu jest cały czas. Dobra. Zobaczmy te wieże. I zobaczymy, czy faktycznie za drzwiami będzie pionowa tafla wody. Czy coś sobie wymyślili. O, mamy wieżę na horyzoncie. Wieża znikąd. No ciekawe, że wieża tak po prostu się pojawiła. Co tu jest? Cyklop. O, ty leżysz tak na drodze. No zabiję cię. Nie ma na ciebie zlecenia, ale cię zabijemy. No zablokowałeś się chyba trochę. No i tyle cię było. Z ciebie raczej jaja nie dostanę. Ale dostałem oko. Cyklopa. Dobra. Skakujemy. No tu jakaś wiocha opuszczona. Ale dobra, nie jesteśmy tu zwiedzać. Chociaż... Dawaj. Jakiś punkt nawigacyjny chociaż? Coś? Chyba nie bardzo. Dobra, olać to. Idziemy prosto do wieży. Bo to tu jesteśmy, jakby nie było. I już widzimy portal na mapie. Wejdźmy. Nie ma wody. Ale jest portal. Na górę nie wejdziemy. Zobaczmy. Zaraz. Portal się zamknął. Z zewnątrz wieża wyglądała na mniejszą. Siema, golemie. Proszę opuścić teren. No. Tak, brak reakcji. Golem 29 poziom. Aj, twardy dziad. No, odskoczyłem przecież. Znaczy, no unik zrobiłem. Weź Geralt Quen sobie. Aj, dobra, ciachamy go. Nie lubię walczyć z golemami, bo one są twarde dziady. No niby rozumiem, że one tam są z kamienia, czy z jakichś kryształów zrobione, ale żeby aż tak były twarde. Dobra. Ajej. Oj, w plecki cię. I nie ma golema. O, tu ktoś jest. Pewnie też spotkali golema. No, nic nie masz? Nic nie masz. Nic więcej nie przeszukamy? Tutaj możemy przeszukać. Pewnie też spotkali golema. Aha, możemy go zbadać co najwyżej, okej. Okay. Nareszcie ktoś przyszedł mi z odsieczą. I to jeszcze słynny wiedźmin. Dzięki bogom. Miałem szczęście, że akurat byłeś w Kowirze. Przysyła cię król Tancred, czy towarzystwo magiczne? Ani jedno, ani drugie. Nie jesteśmy w Kowirze, tylko na Skellige. Wynajęli mi miejsce, bo twoja wieża sprowadziła sztorm na ich wyspę. No. Na Skellige. Czyli przeteleportowaliśmy się. Jest gorzej niż myślałem. Chyba nie bardzo nadążam. Niech, w wieży działa defensywny regulator magiczny. Co? To rodzaj systemu ochronnego. Zakłada, że wieży może używać tylko jej właściciel. Kiedy wykryje intruza, zamyka wszystkie pomieszczenia i odmawia dostępu. A ponieważ żaden z nas nie jest właścicielem, mnie zaatakował golem, a ty tkwisz za kratą. Możemy coś zrobić, żeby uniknąć kolejnych atrakcji? Trzeba wyłączyć defensywny regulator magiczny. Poprzedni właściciel napisał kiedyś traktat o zdejmowaniu podobnych blokad, globalne otwarcie Gottfrieda. Kopia na pewno jest gdzieś w wieży. Przynieś mi ją, a spróbuję złamać zabezpieczenia, odesłać cię do domu i zabrać wieżę z powrotem do Kowiru. Najwyraźniej mnie znasz, ale ja nie wiem nawet jak się nazywasz. Zigo Buns, czarodziej i rezydent na dworze w Pomwani. To miała być moja nowa siedziba. Kupiłem ją na aukcji. Jak to kupiłeś wieżę? Należała do Gottfrieda Stamfelda, słynnego czarodzieja. Kiedy umarł, została zlicytowana przez jego spadkobierców. Żaden z nich nie chciał sprawdzić, co wuj Gottfried trzymał w dziwnych kolorowych słoikach i czy to przez ich zawartość stracił węch i lewe oko. Wystawili wieżę wraz z niezbadaną zawartością w okazyjnej cenie. Żal było nie wziąć.
Widziałem w życiu różne cuda, ale wieża, która sama się teleportuje, to dla mnie nowość. Próbowałem złamać zabezpieczenia defensywnego regulatora magicznego na własną rękę i musiałem popełnić jakiś błąd. Potem pewnie otworzył się portal, wyrzucił nas na Skellige, to z kolei wywołało zakłócenia elektromagnetyczne i stąd sztorm. Sztorm, który zobowiązałem się przegnać. W takim razie musisz znaleźć globalne otwarcie Gottfrieda. Te ciała, które tam leżą, to byli ludzie z pobliskiej wioski. Przyszli tu parę dni temu. Zdziwiłem się, bo mieli dziwne stroje, ale do głowy by mi nie przyszło, że przenieśliśmy się na Skellige. Było ich kilku. Przewodził im druid. Wieża ich ostrzegała, ale nie posłuchali. Gdyby im zaproponowała po rogu piwa i ładnie poprosiła, to może by posłuchali. Ale na An Skellige wszyscy śmieją się z ostrzeżeń. Dobra, pora stąd wyjść i odesłać wieżę do domu. Gdzie znajdę ten traktat Gottfrieda? Jakieś wskazówki? Logicznie byłoby zacząć od biblioteki. Klucza poszukaj w laboratorium. A gdzie to jest? Gdy wejdziesz do pomieszczenia naprzeciwko, to laboratorium będzie po lewej, a biblioteka na wprost. Tylko pamiętaj, jesteś tu intruzem. Wieża na pewno będzie ci utrudniać. Zobaczymy, kto będzie dla kogo twardszym orzechem do zgryzienia. I spróbuję rozproszyć tamtą barierę. No to dawaj. No. O, ładnie się postarał. Korytarze zostały zalane. Nic ci to nie da. Co to za szafa? Możesz to przeszukać, Geralt. Byłbym ci wdzięczny, dziękuję. Koniunkcja sfer. Na lewo, na wprost. Dobra, chodźmy na lewo najpierw. Do laboratorium. No, przepłyń. Nic więcej tu nie ma pod wodą. Nic nie widzę przynajmniej. I co my tu mamy? No proszę. Jak się wycwanił nawet ze gule na... Ochroniarz Algule wziął nawet. Pokaż, co umiesz. Geralt, wyjmuj miecz, nie bij się z Algulem wręcz. No proszę. Ciekawe, czy to kwestia Quen. Czy znowu się zepsuły. Ale mają wyciągnięte kolce i nie zadają mi obrażeń. Zepsuły się znowu, dobra. Co ty tam przywołujesz jeszcze? Gargulca. Dobra tam. Co ty myślisz, że możesz? Chociaż trujesz dosyć dobrze. Ale ładne 6% na natychmiastowe zabicie. Wilkołak? Ła! Dawaj go, Geralt. Najwyżej się wyleczymy. Tylko... No właśnie, tylko na to cię stać. Tak też myślałem. O! Krowa! Schowaj miecz, Geralt. Bydlęca skóra. Fajka. Tutaj coś. Jak przeszukamy sobie w miarę dobrze to miejsce. Zresztą jak zawsze się staram. Co tu mamy? Rozszarpany na strzępy. No to słabo. Zielony mutagen, niestety. Wolałbym czerwony, ale nie chcę mi gra ich dawać w ogóle. O! Co to był za dźwięk? To pewnie ten klucz. Dobra, wylecz się trochę, Geralt. Pozbieramy co się da. Wskoczysz tu na górę? Ale może nie na biurko, tylko tak na górę. Byłbym wdzięczny. Dobra. Coś tu przeszukamy. Nic więcej nie widać. Jeszcze tylko tutaj. O, czy ja widziałem czerwony mutagen? W końcu, chociaż jeden. No i na drugą stronę. A, no tak, to i tak musiałem pójść najpierw do laboratorium, a dopiero później do biblioteki. Odblokuj. W bibliotece integralność zbiorów naruszona. Dobra, tam nie marudź. Przyszedłem tu dupę ratować. Czarnoksięskie rody Kowiru. Sobie, temu ziomkowi w klatce. I ludziom.
Wygląda, jakby się udusił. Paskudna śmierć. To Geralt, nie wydaje ci się, że jest to jakiś znak, że coś cię tu może udusić? Intersekcje a linie geomantyczne. Nie tego szukam. Skrzyneczka. Golemancja stosowana. Trzeba szukać dalej. Golemancja. Jest. Globalne otwarcie Gottfrieda. Jest. Dobra, anihilacja anihilacją, ale jakby ktoś chciał, to sobie można poczytać. Czy anihilacja? Myślę, że chodziło o anihilację. Dobra, uciekamy. Wszystko, co tam potrzebowaliśmy, to zebraliśmy. Trzeba uwolnić tego ziomka teraz i zobaczymy wreszcie wieży, czy coś ciekawego znajdziemy. Siema, zdobyłem książkę. Przyda ci się? Znalazłeś księgę? Jeszcze jak? To chyba to. Tak, zgadza się. Cofnij się trochę. Muszę wyłączyć barierę. I potrzebowałeś tej książki, żeby rzucić to samo jeszcze raz? Niepokojące oznaki wolności. No, nareszcie. Łatwo poszło. Najtrudniejsze jeszcze przed nami. Trzeba się dostać do serca wieży i rzucić zaklęcie dezaktywujące. Wieża na pewno zrobi wszystko, żeby nas powstrzymać. No dobra, to dawaj. No to prowadź. Jeszcze tylko przeszukamy do końca. No to pozbądź się. Regulator magiczny może zareagować. Bądź czujny. Co by się tu nie pojawiło, to zabije to. No i idziemy. Uuu, skrzyneczki, mieczyk. No my raczej już nie będziemy zmieniać mieczy. Weźmiemy te ze szkoły wilka do końca. O! To dlaczego to musi być żywiołak ziemi? Dlaczego to zawsze muszą być żywiołaki? Ja rozumiem, że to są najtwardsi strażnicy, tak? Ale tak... No nie wiem, nie chcę mi się bić z nimi. Ile można? Dawaj. Te 6% mogłoby na nie częściej wchodzić, a nie na jakieś tam słabsze potworki. O, chwila. A, bo nie. O, weszło. Bo myślałem, że kichnę, dlatego chciałem się wyciszyć, ale nie chciałem w czasie walki, ale przeszło mi. Dawaj. Czy tam był zaklinacz koni? Czy ja dobrze widziałem? Zaklinacz koni. Nie wiem, pewnie już to czytaliśmy, ale jakby ktoś chciał, to proszę bardzo. No. Formuła z traktatu Gottfrieda zadziałała. Już po wszystkim. Gdyby się tu nie zjawił, pewnie dalej siedziałbym za kratą. Przyjmij ten drobiazg w dowód wdzięczności. Dzięki, chociaż wystarczyłoby, gdybyś uspokoił sztorm i zabrał stąd wieżę. Już się robi. Gdybyś był kiedyś w Kowirze, wpadnij do pułwani. Aburagi vara term. Zaraz, co ty robisz? Chciałbym wyjść drzwiami. Wyteleportował nas. Teraz to nas wieśniaki polubią, jak taki pokaz magiczny pokazaliśmy. No co tam? Ta co wydaje się zainteresowana, ewidentnie. Żyjesz? Cały jesteś? Cały, tylko przemoczony. Nauczysz mnie latać? Może innym razem. W życiu takich cudów nie widziałem. Hukło, błysło. W jednej chwili wieża znikła, a ty spadłeś z nieba. No i sztorm jak ręką odjął. Mówiłem, że trzeba zatrudnić Wiedźmina? Co fachowiec, to fachowiec, a za fachową robotę należy się zapłata. Wiedziałem, że na Anskellig mieszkają uczciwi ludzie. Gdybyś był kiedyś w okolicy, zajrzyj do nas, zawsze chętnie cię ugościmy. Dzięki, bywajcie. Zaczekaj, Wiedźminie!
Nie znalazłeś w środku mojego brata Hurna? Poszedł do wieży razem z druidem i kilkoma chłopami. Tak, znalazłem. Przykro mi, ale wszyscy nie żyją. A mówiłem mu, żeby tam nie szedł. To mu się zachciało chwały. Chodź do domu, Mial. Nie ma co tu stać. Bywaj, Wiedźminie. Jeszcze raz dzięki za pomoc. No i dobra. Czyli co? Zadania poboczne, wszystko mamy pokończone. Teraz zostały tylko z dodatku. I lecimy fabułę. Pomóż Ciri załatwić jej sprawy w Nowigradzie. No myślę, że jak już komuś mamy pomagać najpierw, to oczywiście, że Ciri. I zobaczymy, w co się wpakowała znowu, że musimy jej pomóc załatwiać jej sprawy. Nowigrad. No, musimy ją spotkać na rynku. No to tam też idziemy. No i jesteśmy na rynku. Zobaczmy, co tutaj Ciri potrzebuje. Szukasz czegoś konkretnego? Jakiegoś ładnego drobiazgu. Chcesz sprawić komuś prezent? Kiedy ostatnio byłam w Nowigradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi wtedy pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Pójdziesz ze mną? Prowadź. Musimy dotrzeć na Wyspę Świątynną. Nigdy nie byłaś zbyt religijna. I dalej nie jestem. Chodźmy. No, ciekawe. Ciekawe, czy idziemy kogoś zabić, czy komuś podziękować? Jesteśmy już prawie na miejscu. Dokąd właściwie idziemy? Spotkać się ze Skurwielem Juniorem. Trochę na to za późno, on nie żyje. Pytałam Zoltana i mówił, że Skurwiel cały i zdrowy siedzi na Wyspie Świątynnej. Osobiście wbiłem mu miecz między żebra. Musiała ci się omsknąć ręka, bo wygląda na to, że się wylizał. Ale to będzie Dudu przecież. Co ty gadasz, Ciri? Co w ogóle chcesz to zrobić? Chcę mu spojrzeć w oczy. I co wtedy? Nie wiem. Zależy, co mu zobaczę. Zobaczysz, że to jest Dudu i niepotrzebnie tam idziemy. A jej syn Alek fistechem handluje. Baby mi brat. Geralt przez niego przeszedł w ogóle. Czego tu? My do pana Wileja. Pan Skurwiel czeka na ważnych gości. Wynocha, wy... Wypierdki! Może jakoś się dogadamy. Tak, dogadamy się. Idźcie na górę. Szef czeka. Dziękuję bardzo. To było dziwne. Co najmniej. Ciekawe, co kombinują. Zaraz się przekonamy. Dawaj, Ciri, na górę. Nie ma czasu się zastanawiać, co kombinują. Trzeba tam pójść i pokazać ci, że idziemy do Dudu. Pewnie dlatego takie fajtłapy ma za swoich ludzi. Proszę, proszę, kogo ja widzę? Wreszcie znalazłeś swoją małą protegowaną? Trochę ci kurwa zeszło. Jak dla mnie wygląda na całego i zdrowego. A, bo ty myślałeś, że mnie wtedy zajebałeś. Niespodzianka, kurwa. Zawrzyj gębę, Wiedźminie, bo jeszcze ci ktoś coś do niej włoży. Dość tego. Dokończę to, co zacząłeś. Chora, stój, to ja, Dudu. Dudu Biberweld. Naprawdę mnie nie poznaliście? Dudu? Zaczekaj, Ciri. Po napadzie na skarbiec Dijkstry rozpłynąłeś się w powietrzu. Jak cię znalazłem? Mów! To było na Placu Rzeźników! Grałeś w sztuce Pryszcili! Ściągnąłeś mnie na scenę! Odłóż broń, Ciri. To Dudu. Na Bogu! Ale mi strachu napędziliście. Następnym razem nie wkurzaj Wiedźminów. Skurwiel Junior? Już nie miałeś się pod kogo podszyć? Kiedy mu wtedy uciekliśmy, nie wiedziałem, co robić. Nie mogłem się więcej ukrywać. Wcześniej czy później i tak by mnie znaleźli. Wtedy podjąłem decyzję. Nikt prócz nas nie zdążył się zorientować, że on nie żyje. To była moja szansa. Nikt nie płakał po Skurwielu Juniorze. W całym swoim nędznym życiu Junior nie pomógł nikomu. Zabawne, że stał się użyteczny dopiero po śmierci. Mówią, że każdy zasługuje na tę szansę. Może to i prawda.
sensie dostał drugie życie. Dzielił je z pewnym Dopplerem, nazywanym przez przyjaciół Dudu. Nie podejrzewałam cię o taką odwagę. Ja siebie też nie. A z innej beczki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga, że nic ci nie jest. A dla mnie, że nie podrżnęłam ci gardła. Wybrałeś sobie ciekawą branżę. Zawsze miał głowę do interesów. Z burdelami i hazardem też na pewno sobie poradzi. W tym sęk, że już nie muszę. 2 tygodnie po śmierci Wileja ogłosiłem, że nawróciłem się na wieczny ogień. Sprzedałem nielegalne interesy i zająłem się handlem dalekomorskim. I nikt z ludzi z Kurwiela nie protestował? Mam znajomości w korporacjach handlowych, więc zyski są 2 razy większe niż przedtem. W przypadku ludzi Wileja 2 razy więcej koron w mieszku to 2 razy więcej szacunku dla tego, kto mieszek daje. Ktoś może cię zdemaskować. Ludzie Wileja się nie zorientowali, jego współpracownicy też nie. Nawet wy daliście się nabrać. I mogło się to dla ciebie źle skończyć. Fakt. Czasami mnie ponosi, ale zwykle uważam. Na nas już czas. Racja. Musimy zajrzeć jeszcze do Złotego Jesiotra. Miło było was widzieć. Uważajcie na siebie. Ty też. Bywaj, Dudu. Oni się dali nabrać i od razu wiedziałem, że to musi być Dudu. Po co idziemy do jesiotra? Spotkać się z dziewczyną, która kiedyś mi pomogła. Kto to? Znajoma Jaskra. Ma na imię Bea. Jest kelnerką w Złotym Jesiotrze. To ona skontaktowała mnie z Jaskrem. Chcę jej podziękować, dużo wtedy ryzykowała. Jakże się odkrył, że to miejski korek? Czemu ryzykowała? Miałam wtedy na karku straż świątyni. Już za sam kontakt ze mną mogła zostać postawiona. Przyszły to słynny Geralt z Rivii. Zawsze się musisz w coś wpakować. Coś w tym jest. Ta inna sprawa, że w czasie tej cutscenki wyskoczyło mi, że zmontował się odcinek i mi zminimalizowało Wiedźmina. Musiałem go na szybko ratować. Wiesz, byłam kiedyś w mieście bardzo podobnym do Nowigradu. Tylko ludzie byli tam znacznie wyżsi i mieli czarną skórę. To było gdzieś w Zerikanii? Nie, w innym świecie. Jakie to uczucie, kiedy skaczesz między światami? To jak przechodzenie przez portal, czy jakoś inaczej? Trochę inaczej. Na początku było ciężko. Nie do końca nad tym panowałam, więc musiałam się mocno skupić, żeby nie wylądować na przykład w środku wulkanu. A treningi za Walachem dużo mi dały. Teraz po prostu myślę o miejscu, do którego chcę się przenieść, zamykam oczy i już. To by była fajna umiejętność, tak na co dzień. Straż do miasta wpuściła. Przenosisz się gdzie chcesz, kiedy chcesz. Witamy. Daliśmy ci szansę, trzeba było z niej skorzystać. Pluję na wasze szanse. Pożałujesz, krowo. Więcej kurtuazji, mówisz, dodamy. Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. Teraz już moja. Ty też jesteś cholernym odmieńcem. Jest, do tego bardzo groźny. To rzeźnik z Białego Sadu. I co tam zrobił? Drzewa powycinał? Jugen? On zarąbał pół wsi, a trupy wójta i jego żony ciągnął za koniem aż do Nowigradu. Zabierajmy się stąd. Posłuchaj kolegi, dobrze ci radzi. To my przepraszamy. Skąd on te trupy za koniem wziął? Dzięki, tym razem byli naprawdę zdeterminowani. Mówiłam, żebyś z nimi nie zadzierała. Mam nie wpuszczać nie ludzi tylko dlatego, że jakiś drap mi grozi. Niedoczekanie. Dobrze cię widzieć, Bea. I ciebie, Ciri. Kim jest twój szarmancki towarzysz? Geralt z Rivii. Ten Geralt? Bardzo mi miło. Wiele o tobie słyszałam. Naprawdę? Na przykład co? Na przykład, że uratowałeś ją z opresji tyle razy, że nie potrafi zliczyć i zawsze potrafiłeś ją rozśmieszyć. To słyszałam od Ciri, ale od innych? Bea, ja tu stoję. No dobrze, już dobrze.
No, to co was sprowadza? Chciałam ci podziękować. Za wszystko. Och, daj spokój. Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Nie każdy miałby tyle odwagi. Dziękuję. To dla ciebie. Taki drobiazg, żebyś o mnie pamiętała. Och, jest piękna. Dziękuję. To co, zostaniecie na zupę i pieczeń? Karczmarz ubił rano świniaka. Dzięki, ale musimy jeszcze odwiedzić Zamurze. A, idziecie do Waldo. No to nie zatrzymuję. Tam też na pewno dobrze was nakarmią. Bywajcie oboje. Opiekuj się nią, Wiedźminie. Będę. Bywaj. Nie wiem, co za Waldo, ale idziemy. Ta twoja koleżanka, Bea. Co z nią? Nic. Wydawała się miła. Geralt, jesteś okropny. No co? Co takiego interesującego jest na Zamurze? Obóz wędrownych cyrkowców, nie ludzi. Kiedy tu przyjechałam, chciałam się skontaktować z Trivzy. Nie było łatwo. Wydałam prawie wszystko, co dał mi Baron. Do spotkania nie doszło, bo na miejscu zjawiła się straż świątyni. Od tej pory byłam poszukiwana. Triss nie próbowała się potem z tobą skontaktować? Ona o niczym nie wiedziała. Myślała, że spotka się z kolejną alchemiczką, która chce uciec z Nowigradu. A co to takiego? Nie chciałam jej narażać. Byłam ścigana i bez grosza. Wtedy spotkałam Waldo. On i jego ludzie mi pomogli. Potem poznali mnie z Beą, a dzięki niej trafiłam do Jaskra. Resztę historii znasz. Halo? Czemu ty latasz? Gdzie jest ten twój znajomy? Ciri, ty diable wcielony! Gdzieś ty się podziewała? Witaj, maleńka, co tam przyprowadziłaś dziadka? Egar, jesteś podły. Pozwólcie, że wam przedstawię. Geralt z Rivi. A, witamy. Wiele o tobie słyszeliśmy. I pewnie w większości same kłamstwa. Jeśli kłamstwem jest to, że od dziecka byłeś jej mentorem i przyjacielem, to rzeczywiście łgała jak z nut. No, dobrze, że jesteście. Trafiliście w ostatniej chwili. Jutro byście już nas tu nie zastali. Wyjeżdżacie? Wkrótce mają się zacząć wysiedlenia nieludzi. Wolimy uprzedzić fakty. Rozumiem. Problem w tym, że po drodze padły nam dwa konie, a kolejne dwa są za słabe, żeby jechać. Jakoś sobie poradzimy. Zresztą, wyjeżdżamy dopiero jutro. Dziś nie ma co się martwić. Ta, wybaczcie, idę porozmawiać z kupcem, który może zgodzi się wymienić nasze dwie szkapy na zdrowego konia. Żeby Waldo jutro też nie musiał się o nic martwić. Może moglibyśmy wam jakoś pomóc? Och, nie przejmujcie się nami. My zawsze sobie radzimy, prawda, Ciri? Mówcie lepiej, co was sprowadza. Chciałam przeprosić. Zniknęłam wtedy tak nagle. Daj spokój. Ważne, że wróciłaś i jesteś cała. To dla was. Tyle, ile mi wtedy pożyczyłeś, plus mała nawiązka. Ciri, wiesz, że tego nie wezmę. A ty wiesz, że nie przyjmę odmowy. Wiem. Zagrajmy o to. Dalej się ścigasz? Jasne. No to proponuję wyścig. Geralt, idziesz z nami? Chętnie. No to rozumiem. Chodźcie. No to będziemy się ścigać. Geralt, wybierz jednego z tych. Idę. Ale ja mam płotkę. Nie chcę wybierać jakiegoś innego konia. Ale to jest płotka. Halo? Co to za start? Nie było odliczania ani nic. Ty, Ciri, bo przegramy. Kiedyś byłaś szybsza! Daję ci fory! Dobra, nie przegramy. No i nagle jak przyspieszyli. No pewnie, że jak jesteśmy na pierwszym miejscu, to nagle przyspieszają. Proszę się odsunąć. Poważne wyścigi się dzieją. Obok młyna. Szybciej! Przez punkt kontrolny. Patrz przed siebie, bo spadniesz! Coś ale nagle zwolniłeś! Bo chcę biec równo z tobą! Ohoho! Dobra, wygranko tam. Nie mieli szans. Geralt zawsze wygrywa. I wyścigi, i wszystko inne. Ciągle jeszcze potrafię cię prześcignąć. Dałam ci wygrać. Piękny wyścig. No, trzeba to uczcić. Zostańcie z nami. Mamy kilka beczek najlepszego ketweńskiego. Z
Zaraz wszyscy się zejdą i zapłoną ogniska. Ta noc będzie nasza. Wiesz, może to nie moja sprawa, ale cieszę się, że w końcu zeszliście się z Yennefer. Ja też. Chwilę wam to zajęło. Chyba oboje musieliśmy do tego dojrzeć. No więc, no jak to było? No wiesz, kiedy życzenie przestało działać. Jak się czułaś? Staliśmy tam oboje, na szczycie góry. Patrzyłem na nią i... czułem, że jestem na właściwym miejscu. Wreszcie. Jeszcze wina? Dzięki. Cieszę się, że zostaliśmy. Ja też. Lubią cię tutaj. Ja też ich lubię. A najchętniej przystałabym do nich. Piła, ścigała się, podróżowała od miasta do miasta i nie przejmowała się niczym. A czym się przejmujesz? Tym, co nas czeka. Nie będzie łatwo pokonać Gon, ale będziemy mieć wsparcie Loży i Avalacha. Damy sobie radę. Obawiam się, że w moim przypadku starcie z Gonem to będzie dopiero początek. Co masz na myśli? Obiecałaś! Żartowałam! Czasem chciałabym być taka jak oni. Czyli? Zwyczajna. Problem w tym, że nie jesteś zwyczajna. Narodziłaś się do wielkich rzeczy. Słyszę to od urodzenia. Wszystko przez tę cholerną starszą krew. Mój dar i przekleństwo. Dzięki niej mam te wszystkie zdolności, ale przez nią całe życie uciekam i ukrywam się. Dlatego czas z tym skończyć. Pokonamy Eredina i wreszcie będziesz wolna. Czyżby? Oprócz Eredina jest jeszcze kilka osób, które mają wobec mnie plany. Kiedyś czarodziejki z Loży, teraz mój ojciec, nawet Yennefer. Nie wymieniłaś Avalacha. Z Avalachem jest inaczej. Jemu zależy na tym, żeby mój dar nie wpadł w niepowołane ręce. Nie wymknął się spod kontroli. Dlatego mnie uczy i chroni. Skoro tak mówisz... Wątpisz w to? Nadejdzie dzień, w którym i Avalach poprosi cię o przysługę. Być może. Ale nawet jeśli, to za bardzo, bardzo długi czas. Jestem pewna, że cokolwiek to będzie, da mi wybór. Będę mogła odmówić. Obyś się nie myliła. Zobacz, Pablo żongluje. Kiedyś się tego nauczę. Niezwykle przydatna umiejętność. No, nareszcie was znalazłem. Dobrze się bawicie? Ogniska, wino, żonglerzy. Czego chcieć więcej? No, wymieniłbym jeszcze co najmniej kilka rzeczy, ale co tam? Wyglądasz na strapionego. Coś poszło nie tak z kupcem? A daj spokój, o wymianie nie było nawet mowy, a za zdrowego konia krzyknął taką cenę, że głowa boli. Dlatego musimy zdobyć konie w inny sposób. Aha, wyczuwam kłopoty. Wiedziałem, że ci się spodoba. Chcemy się zakraść do jego stajni. Ma tam chyba ze 30 sztuk. Kilka mniej nie zrobi mu różnicy. Idziecie z nami? Jasne. Może da się to załatwić w inny sposób. Tak się składa, że mam trochę gotówki i mogę wam pożyczyć. Nie będziemy mieli jak oddać. Nie musicie oddawać. Szczodra propozycja, ale na niewiele się zda. Kupcowi chodziło o nas, a nie o nasze pieniądze. Powiedział, że z takimi łachudrami handlować nie będzie. A skoro nie możemy handlować, pozostaje je ukraść. A co robić? Trzeba pomagać innym w potrzebie. Tak, tak, tak.
Muszę przyznać, że nie wyglądałeś mi na takiego... Jakiego? Równego. No to w drogę. Widzimy się obok stajni. No, widzimy się obok stajni zaraz po tym, jak zresetujemy grę. A, bo znowu nie działa tak, jak powinna i znowu się psuje woda. Jezu, kocham tę grę po prostu. No dobra, lecimy dalej. Stań na straży. My z Ciri dostaniemy się do środka. Dobra. No to dawaj Geralt na górę. Tędy. I hopsa. Jest strażnik. Tylko pytanie. Co z nim? Możemy go pobić, czy na przykład przekonamy go? Akcji? Pobijemy go i tyle. Dobrze. O, nie jest taki twardy. No, ale daj się uderzyć, no właśnie. Dobrze, musimy go chwilę wyczekać. O właśnie, sekundę. O, pół sekundy może. Geralt, ostatni hit. Pięknie. Sposób na otwarcie stajni od środka. Zaraz znajdziemy. Gdzieś powinien być klucz, co? Tutaj. Jest klucz. No i otwieramy. Dawaj, dawaj, Geralt. Uspokój konie. No to akcji. Raz. Dwa. Trzy. No dawaj. I co, pobiegną z nami te reszta koni, czy rozbiegną się gdzieś? Uhuu! Udało się! Piękna akcja! Widzieliście tych dwóch głupków, którzy nas gonili? O mało nie pogubili butów! Dzięki, Geralt. To było świetne. Fakt. Przyjemna odmiana od zabijania potworów. Dzięki, że nam pomogliście i że nas odwiedziłaś. Dobrze było was znowu zobaczyć. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. A ty nie zapomnij o nas. Bywajcie. Idę się jeszcze pożegnać z Waldo. W takim razie widzimy się u Jaska. Mam jeszcze do załatwienia parę spraw w mieście. Do zobaczenia. No dobra, i na tym sobie skończymy. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!